Polska Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza oferuje nowy serwis finansowy. Błyskawiczne przesyłki pieniędzy do Polski i innych krajów świata za pośrednictwem firmy Western Union. Pieniądze wysyłane w oddziale Credit Union można odebrać tego samego dnia, a nawet już w kilka minut po wysłaniu w wybranym punkcie agencyjnym Western Union w Polsce. Wypłata w dolarach lub złotówkach na życzenie klienta. Zapraszamy do Polskiej Credit Union. Informacje w oddziałach lub w call center. Polimex jedzie! Polimex leci! Polimex płynie! I doręcza paczki rodzinie! Hurra! Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Dobra wiadomość dla studentów polskiego pochodzenia, młodzieży i dzieci. Polska Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza zdjęła opłaty za codzienne usługi finansowe na Waszych kontach CYS i kartach bankowych. Teraz możesz za darmo wykonywać nieograniczoną ilość transakcji. Tak jest, free and unlimited. Przekonaj się, jak łatwo i jak dużo możesz zaoszczędzić z Polską Credit Union. Przekonaj się, że nasza oferta dla Ciebie jest po prostu najlepsza. Z powodu niewyemitowania dwa tygodnie temu z przyczyn technicznych naszego programu, dopiero dziś możemy przedstawić Państwu ostatni umieszczony w tamtym wydaniu Polskiego Studia Felieton. Jest to informacja o zorganizowanym przez Zarząd Główny Kongresu Polonii Kanadyjskiej spotkaniu z liderem opozycji parlamentarnej Michaelem Ignatiewem, które miało miejsce w drugiej połowie sierpnia w domu SPK w Toronto. Przedstawiciele naszego środowiska reprezentowali kolejną grupę etniczną, z którą lider partii liberalnej pragnął nawiązać bliższe kontakty. Oprócz członków organizatora spotkania Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej na czele z jego prezesem Władysławem Lizoniem, wśród około 20 osób byli posłowie federalni Bonnie Crombie i Borys Wrześniewski, przewodniczący Rady Kongresu, jednocześnie prezes Okręgu Toronto Jan Cytowski, któremu towarzyszyli członkowie Zarządu Okręgu, wiceprezes Zarządu Głównego KPK, reprezentujący Kongres na Zachodzie Kanady Tony Muszyński, prezesi organizacji polonijnych, przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego, a także przewodniczący Rady Dyrektorów Credit Union Świętego Stanisława, Świętego Kazimierza Karol Fujarczuk. Naszą instytucję finansową, będącą wiodącą organizacją polonijną, reprezentowała pośrednio także członek Rady Dyrektorów Elżbieta Morgan, pełniąca w Zarządzie Głównym Kongresu funkcję sekretarza generalnego. Gościem szczególnym tego spotkania na tzw. wysokim szczeblu był przewodniczący Rady Dyrektorów Domu Kopernika Jesse Fliss, były wieloletni poseł federalny z ramienia partii liberalnej. Po trwającej prawie 2 godziny wymianie opinii i stanowisk na tematy dotyczące m.in. polityki, ekonomii i życia społecznego Kanady, o wypowiedź poprosiliśmy kilku protagonistów spotkania. I just wanted to say we had a wonderful meeting with the Polish National Congress today. We talked about the future of the Canadian economy. We talked about immigration. We talked about relationships between Canada and Poland, how to improve them. And I said how much I owed to my Polish constituents, my fellow MPs, Bonnie Crombie and Boris Wrzeszczewski. And we'll keep meeting. I heard very strong feelings about the Jakansky case and committed very strongly to make sure that the RCMP reforms and improves its procedures. We had an excellent meeting in every way, and I look forward to many more with the Polish community. Spotkaliśmy się, aby przedyskutować najważniejsze sprawy kanadyjskie, trochę spraw polonijnych, by usłyszeć opinię lidera opozycji i jego plany na to, jak powinien rząd w Kanadzie działać, jakie są plany partii i jakie są jego spojrzenia i spojrzenie partii na najważniejsze sprawy w Kanadzie, ekonomię, edukację, ochronę rodziny. Również dyskutowaliśmy sprawę nieszczęsnego przypadku Roberta Dziekańskiego. Pan Ignatiew bardzo mocno podkreślał potrzebę reorganizacji federalnej policji RCMP. Mówiliśmy o używaniu taserów. Mówiliśmy również o sprawach relacji
Kanady i Polski. Także jesteśmy zadowoleni, że mieliśmy okazję się spotkać z liderem opozycji. Chcemy utrzymywać dobre kontakty ze wszystkimi partiami politycznymi w Kanadzie. No, przypuszczam, że będą wybory albo w tym, albo w przyszłym roku i partie ubiegające się o przejęcie rządu będą również poszukiwać naszych głosów, a my chcemy znać ich plany. Wydaje mi się, że to było bardzo jakieś takie pozytywne spotkanie. Po pierwsze, pierwsze spotkanie z oficjalną opozycją w obecnym rządzie od czasu pana Trudeau. A i wydaje mi się, że zaadresowaliśmy wiele jakichś takich zagadnień, które są dość istotne dla nas jako Polonii, ale przede wszystkim dla nas jako Polaków, Kanadyjczyków właściwie polskiego pochodzenia. Chciałbym złożyć gratulacje dla prezesa Władysław Lison, prezes Kanadyjski Polski Kongres, za dzisiejsze spotkanie z Michael Ignatiew, leader of the official opposition. Zdaje bardzo to poszło pozytywnie i pokazuje, że Kanadyjski Polski Kongres nie tylko współpracuje z jedną partią, ale współpracuje wszystkich partii. Czy to partii, co rządzi, czy to partii, co w opozycji. I to, mi się zdaje, podkreśliło ważność, rolę Kongresu, Polski Kongres. Tak? Na zakończenie powiedziałem parę słów, że już Polonia poznała Team Polonia, jak jesteśmy na różnych bankietach. Team Polonia przedstawia Boris Wiśniewski, Bonnie Crombie i Andrew Kania. Trzy posłów co z polskiego pochodzenia albo z polskiego, ukraińskiego pochodzenia. Ja poprosiłem Michael Ignatiew, że na następny caucus, aby powiedział do caucus, że Team Polonia nie tylko te trzy posły, ale includes Michael Ignatiew and the entire Liberal Caucus. I on właśnie podziękował za to.